Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, właściwie do mnie pytań wprost skierowanych nie było, więc chciałbym przede wszystkim podziękować za głęboką analizę tego zjawiska, za zwrócenie uwagi na problem przemocy względem dzieci, to co ja starałem się także przekazać w swoim sprawozdaniu, bo dziecko jest szczególnie narażone i szczególnie skrzywdzone i w tej swojej bezbronności bardzo często nie ma na pierwszym etapie stosowania przemocy, do kogo się zwrócić. Stąd tak ważne jest z jednej strony to nieprzyzwolenie dla stosowania przemocy względem dzieci, działanie różnymi metodami, żebyśmy nie zgadzali się, żeby ta wrażliwość nasza była większa. Ja to obserwuję. Już coraz częściej otrzymuję sygnały od zatroskanych sąsiadów, którzy może nie do końca nawet wiedzą, co się dzieje za ścianą, ale chcą jakoś zareagować. Gdzieś ta krzywda ich niepokoi. Więc to jest jakby taki bardzo pozytywny objaw, który ma miejsce. Mam nadzieję, że ten tegoroczny rok ogłoszony rokiem Korczaka, czyli takiej wyjątkowej stymulacji, jeśli chodzi o działania na rzecz dzieci, na rzecz praw dziecka, głębokiej refleksji nad problematyką dziecięcą, że ten rok wymusi na nas jakby zwrócenie jeszcze szczególnej uwagi na to jedno z podstawowych praw każdego dziecka, prawo dziecka do życia bez przemocy, bez wyzysku, bez złego traktowania, prawo do ochrony, zwróci uwagę na obowiązek nie tylko instytucji, ale każdego dorosłego otaczania dziecka wyjątkową ochroną. Odniosę się tylko może tutaj do tej rozbieżności statystycznej, która była podnoszona, bo faktycznie jest ta różnica około 200 przypadków, które zostały niewskazane w jednym przypadku, a w drugim tak. Być może wynika to z tego, że zbierano informacje spłynęły z 12 tylko województw, a nie ze wszystkich, więc tutaj mogła ta cyfra gdzieś zniknąć, ale także na pewno wynika to z tego, że nie mamy jednolitego systemu zbierania danych. Ja na to zwracałem uwagę na początku, w środku i na końcu swojej informacji. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, tworząc taki centralny system zbierania danych i jednolitych pytań zadawanych, które później skutkują tym, że te informacje są bardzo precyzyjne. Na pytanie dotyczące, ile dzieci było odebranych z tak zwanych względów socjalnych, to ja muszę powiedzieć, analizując akta spraw, a analizuję ich dużo w ciągu roku, to tam nawet jeśli coś takiego miało miejsce, to nigdy to wprost nie jest w ten sposób napisane. Jeśli decyzja jest podejmowana o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną, to ona jest podejmowana tylko, znaczy przede wszystkim ze względu na stosowaną przemoc, na zagrożenie życia bądź zdrowia dziecka. W przypadkach, w których uznaję, że takich sytuacji nie ma, wtedy przyłączam się do toczącego postępowania i wnioskuję o zmianę także decyzji albo wszczynam kolejne, ale to na mocy tych uprawnień, które Wysoka Izba poprzedniej kadencji raczyła przyznać Rzecznikowi Praw Dziecka. I tak też będzie. Zresztą ilość spraw podejmowanych w sprawach dzieci w zeszłym roku wzrosła o 10 tysięcy, ale o tym następnym razem. Bardzo dziękuję za opinię i wszystkie sugestie, które także skrupulatnie odnotowywałem, chcąc na przyszłość jeszcze lepiej podejmować działania. Panu ministrowi bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję.